Witam serdecznie. Dzisiaj w ramach prezentacji obrazów ze zbioru Ośrodka Działań Artystycznych chcieliśmy Państwu przedstawić obraz Jerzego Korczaka Ziołkowskiego Wieczorna Lokomotywa. To jeden z tematów, który przez lata inspirował Jerzego Korczaka Ziołkowskiego. Obraz bardzo nastrojowy, pokazujący wszystkie umiejętności Jerzego od strony malarskiej, zarówno operowanie dużymi, płaskimi powierzchniami, jak i tworzenie faktur, pracę laserunkami, budowanie nastroju i to, co najbardziej charakterystyczne, pracowanie wokół klucza kolorystycznego. Jednak nie te rzeczy jakby były dla mnie najważniejsze w momencie, kiedy przeglądałem obrazy, które się znajdują w zbiorach Jerzego. To, co spowodowało, że ten obraz, a nie inny, to tytułowa lokomotywa. Lokomotywa, która gdzieś pędzi przez stalowe, takie srebrzysto-niebieskie, lekko wpadające w zieleń niebo, która jest po prawej stronie jeszcze sylwetką, jest czymś, co się dopiero zaczyna jawić naszym oczom, a jej przód, wchodząc w snop światła, które źródło jest przed nami, czyli ta latarnia przy torach kolejowych, chociaż trudno powiedzieć, czy ona jest przy drodze prowadzącej do jakiegoś przejazdu, czy też to jest po prostu jakaś latarnia, można by powiedzieć, celowo ustawiona przez Jerzego, po to, żeby pokazać, że to światło powoduje, że lokomotywa, która była tylko jakimś mglistą sylwetką knącą po wieczornym niebie, nagle staje się bryłą, gdzie ten wielki kocioł zaczyna łapać światło z tej latarni i zaczyna nabierać kształtów. To światło, które buduje obrazy, jest tutaj akurat u Jerzego bardzo charakterystyczne, ponieważ ono z jednej strony wydobywa nam pewne elementy, z drugiej strony pojawia się słup, który nam to światło zasłania. My jesteśmy za źródłem światła. Można by powiedzieć, że troszeczkę jak na przesłuchaniu, gdzie światło jest pomiędzy nami a lokomotywą. My możemy się jej dokładnie przyjrzeć. Ona jest jakby na scenie, a my jesteśmy gdzieś w mroku ukryci. Latarnia na pierwszym planie oświetla nam przede wszystkim jakiś nasyp kolejowy, na którym Jerzy tworzy strukturę malarską, która zbudowana z wielokrotnego nakładania farby przy pomocy laserunków buduje nam właśnie jakieś zielone łąki, gdzieś się pojawiają trawki. Nie do końca wiemy, co się to dzieje, ponieważ ginie to w ciemności. Natomiast dla kontrastu jakieś pojedyncze krzewy są bardzo precyzyjnie określone. Gdzieś tam się zaświeci gałązka w tyle widać ten jeszcze jakiś szary nasyp i widać tutaj dokładnie, jak autor pracuje igiełką, wydobywa te drobniutkie niuanse, światełka, które się tutaj pojawiają. To światło również później w nasypie gdzieś pojawia się na błysk tego światła na torach kolejowych. I właśnie ta pędząca lokomotywa gdzieś, bliżej nieznaną przestrzeń, i ta przestrzeń nagle zostaje zamknięta przez z jednej strony snop światła, a z drugiej ten pionowy element słupa. Ta podróż jej zostaje zablokowana. Tym elementem, który mnie zwrócił uwagę, podejrzewam, że jakbym samemu miał namalować pędzącą lokomotywę, ustawiłbym ją dokładnie na odwrót. Ona nie pędziłaby z prawej strony obrazu do lewej, tylko na odwrót, tak jak czytamy, z lewej do prawej, gdzieś do przodu. Lokomotywa widać, jak wraca
Wraca, ponieważ pędzi z strony prawej na lewą, lecz na jej drodze stają kolejne słupy. Ten słup, który nam przecina jej drogę, słup latarni, dla lokomotywy bardziej istotne semafory z czerwonymi światełkami. I to wszystko staje gdzieś na przeszkodzie dotarcia do domku, który nam się tutaj po lewej stronie gdzieś w tej z tej ciemności zaczyna wyłaniać. Widzimy jakieś okienka, anteny, światło jest zgaszone. Wiadomo, no jeszcze lokomotywa nie dojechała, ale to wszystko stoi jej na przeszkodzie do powrotu. To tak jak nie możemy się cofnąć do pewnych wydarzeń, do czegoś, co już było, ale jest w nas wielkie pragnienie do tego, żeby wrócić. Wieczorny powrót to zazwyczaj powrót po pracy, po ciężkim dniu do domu, ale nie zawsze jest on możliwy, nie zawsze jest on prosty.